Słuchaj, Izraelu, mówi do Żydów Pan Bóg. To słuchaj, to no nie przebrzmiewa. To słuchaj, było treścią rekolekcji, w których dane Ci było uczestniczyć. Chodziło o to, byś się bał swojego Boga zdradzić, byś się strzegł, aby go o nim nie zapomnieć, ale raczej strzec się należy tego, by go sobie przypomnieć i przed nim dbać. Dlatego słowa słuchaj Izraelu są programem i wezwaniem na całe Twoje życie. Gdy Jezus spotkał się z rzeczywistością duchową Żydów, to obdarzył ich tytułem plemię przewrotne i niewierne. No, gdyby tak na przykład w liście pasterskim niewinni biskupi napisali zamiast umiłowanie w Chrystusie Panu napisali plemię niewierne i przewrotne, to by huczało w mediach. Ale przecież to dopiero byłaby prawda duchowa, ponieważ listy pasterskie są nie do Gazety Wyborczej, tylko dla tych, którzy chcą mieć swojego Boga za Pana. A no to tak jest, jak sobie słuchacze Słowa Bożego życia nie uporządkują, to później wrogowie zbawienia na kpinę przychodzą z propozycją racjonalizacji, aby ich zawstydzić i uczynić bezbronnymi i biernymi. Podobno na tych rekolekcjach niektórzy doświadczali jakiegoś radykalizmu. Jakby ktoś był w stanie pokazać gdzie i kiedy, to chętnie zobaczę i wysłucham. W każdym razie ten tytuł plemię niewierne i przewrotne jest najbliższym prawdy. I o taki tytuł nie należałoby się obrażać. Wszak na rekolekcjach, gdy mówi Bóg słuchaj Izraelu, to chodzi o prawdę, a nie o pochlebstwa. Pan Bóg wzywa Ciebie do wyłączności, aby wiara Twoja była czysta, a kult nieskażony bałwochwalstwem. Dlatego chcę, by Twoja relacja z Panem Bogiem była relacją całkowitej przynależności do Pana Boga. By Ci się świątynia nie kojarzyła z niczym innym, jak tylko ze świętością Pana Boga, która jest wyłącznie dla boskiego słowa, a nie ludzkich spraw. Niewierność Panu Bogu, czyli nieprzyleganie do Niego, czyli niewiara, powodowały, że apostołowie nie byli w stanie wyrzucić złego ducha. A i jeszcze niektóre wyrzuca się nie tylko wiarą, ale i modlitwą i postem. Skruszony, bezradny ojciec prosił swojego Boga Jezusa: Panie, ulituj się nad moim synem. Jezus dał, czego oczekiwał. W tym momencie, w momencie tej prośby, on przylgnął do Jezusa. Jezus nie mógł uczynić tego, by nie wyrzucić złego ducha, bo przyszedł po to, aby dać świadectwo prawdzie i wyrzucanie złych duchów było tym materiałem dowodowym na to, że Słowo Boże oczyszcza i uwalnia. A gdyby wyznawcy Chrystusa mieli Go we czci wyłącznej,
mieliby moc Bożą w sobie i dla bliźnich, mieliby taką bliskość z Bogiem, że utraciliby 99% swoich niepotrzebnych potrzeb i zajęliby się pełnieniem życia w prawdzie. 99% bowiem Twoich potrzeb to są Twoje grzechy, których nie potrzebujesz, ale się im oddajesz. I wtedy Słowo Boże do Ciebie nie dociera, a gdy dociera, nie wnika. Ono nie przebrzmiewa Twojej istoty. Tak się często dzieje, ponieważ Twoja osobowość skonstruowana z pychy, zranień, nieprzebaczeń sprawia, iż Ty faktycznie sobą nie rządzisz i też jesteś jak ten opętany, który często wpada w ogień albo wodę różnych okoliczności, po których jest Ci jeszcze gorzej. Potrzebujesz uzdrowienia od Jezusa, bo z powodu Twojej małej wiary sam sobie szansy nie dajesz. Choćbyś był człowiekiem bardzo wyniesionym i bardzo obdarowanym i przez Pana Boga bardzo przestrzeżonym, to jednak uparcie tkwisz w swoich dawnych reakcjach i Twoje życie przypomina istnienie człowieka, który składa sobie hołd i od siebie samego odbiera kult. Ponieważ gdy człowiek nieprzylegający do Boga dozna większego obdarowania, to zachowuje się tak, jakby doznał jakiegoś przebóstwienia. Wtedy już nie panuje nad słowem, postawą, różność i okoliczności nim rządzą. Poddaje się wszystkiemu, co jest chwilowym jego wyniesieniem, jak fala, która na moment wynosi, ale za chwilę topi. Wyłączność w Twoim życiu Pana Boga to przecież treść dla Ciebie, abyś przychodził z plemienia niewiernego i przewrotnego po uzdrowienie przede wszystkim dla siebie, a to z powodu Twojej małej wiary, której to brak wiary sprawia, że nic nie możesz. I nawet Pan Bóg nie może się do Ciebie przecisnąć, bo przecież Twoja wolność jest dyktaturą nad Twoim Panem Bogiem, któremu wyznaczasz miejsce, odkąd, dokąd pozwalasz Jemu obdarować się. Dalej bowiem wyłączność należy do Ciebie. Skomplikowana sytuacja ludzi, którzy tak dalece, tak wiele lat doświadczają przyzwyczajenia i zniewolenia grzechami swoimi, wymaga czegoś, czego na tych rekolekcjach nie było, czyli radykalizmu. Radykalizm zaś jest prawdą, czystą świętością bez skazy. No ale na szczęście na tych rekolekcjach wielu bało się nadchodzącego radykalizmu, jak nadchodzącej burzy z piorunami. Zawsze lepiej, gdyby jej nie było. Tak i w postawie, w stosunku do siebie samego. Wymarzonym ideałem stało się umiarkowanie, stabilizacja i, żeby było wesoło, niektórzy nazywają to świętym spokojem, który jest stałym mieszkańcem piekła. Nie ma na ziemi świętego spokoju. Na ziemi może być święta łaska, a nie jakieś inne zakłamanie, które przy użyciu niewinnych słów nadaje przewrotną treść.
Gdybyś Ty się bał Pana Boga swojego, służyłbyś Mu wiernie i rekolekcje przyniosłyby owoc. Być może przyniosą spóźniony po powrocie do domu. Pewnie będzie rozłożony na jakieś drobne cząstki. Pewnie może tak się będzie dziać. Przecież łaskawość Pana Boga wątpić nie można. Ale w Twoim życiu chodzi o to, byś się bał Pana Boga stracić. Stracić w swoich codziennych przyzwyczajeniach i niewinnych niewiernościach. Po pierwsze, grzech bierze się z zakłamania. Zakłamanie bierze się z kłamliwego nazywania ludzi, rzeczy, spraw, gdy nazwy nie oddają rzeczywistości, lecz ją zakrywają. A nazwa ma ujawniać istotę sprawy i zjawiska. Tymczasem, żeby grzeszenie było do zniesienia i mniej bolało, to trzeba sobie zażartować z prawdy i przybrać ją w kłamstewka, które nie są niewinne. Czyż zatroskanie o przeżycie od rana do wieczora, bez szaleńczego poszukiwania Pana Boga, czyż to nie było zakłamaniem? Przypomnij sobie, jak w minionych czasach, z jaką koniecznością i gorliwością, gdy jedzenie było na przydziały kartkowe, z jakąś gorliwością i wytrwałością czekali ludzie w kolejkach całą noc po upragnione produkty. To była determinacja. Stali po to, co uznali za konieczne. I czekać po jedzenie, po buty, po meble, po węgiel, po cokolwiek, z zaciśniętymi zębami i narzekaniem, jednak nie powodowało, że ludziom brakło cierpliwości i determinizmu. Bowiem stali za tym, co uznali za życiodajne, konieczne i nieodzowne. Otóż takiej gorliwości nie daje się zauważyć w zabieganiu o Pana Boga. Nie ma takiego determinizmu. Cząstka ludzi w naszym społeczeństwie katolickim chodzi na Eucharystię z głodu. Inni z powinności. Inni z wierności. Część ze strachu. Większość z powodów przypadkowych i nieuzasadnionych. Często dla zabicia nudy, czy dla przeżycia kolejnego wrażenia. Oto pozycja Boga w plemieniu niewiernym i przewrotnym. Pewnie się obawiasz, że gdybyś się zdecydował na taką wiarę, iż w Twoim życiu byłoby nic nie, wszystko byłoby możliwe, bo żyłbyś mocą Bożą, możesz się obawiać, że straciłbyś dotychczasową relację ze światem, akceptację i życie Twoje uległoby przewróceniu. Na pewno by uległo jakiejś odmianie, czy negatywnej. Relacja z Panem Bogiem nie pozbawia realizmu, tylko realizmu dostarcza i usensownia życie człowiecze. Z tego powodu nie należy się obawiać, że staniesz się człowiekiem wyalienowanym z rzeczywistości ziemskiej. Przeciwnie, gdybyś miał wiarę, a z wiary płynącą pokorę, wszystkie Twoje posunięcia i rozeznania wynikałyby z prawdy, byłyby trafione, owocne i nie trudziłbyś się nadaremnie. Gdybyś wierzył w Bogu do końca,
uświęciłbyś siebie i stałbyś się przyczyną uświęcenia innych ludzi przy sobie. Natomiast nieufność i niemożność puszczenia swego życia, by przynależeć do Pana Boga, by ufnie oddać się Jego inicjatywie Słowa Bożego, to ta postawa, zespół takich postaw czynią Cię bardzo ziemskim, bardzo mocno zakorzenionym w tej ziemi. Nie wiem, jakie wyrażenie byłoby może najbliższe prawdy kondycji chrześcijan, którzy nie chcą Panu Bogu uwierzyć. Może konsumenci, może przeżuwacze, może jakiś inny sposób. Należałoby określić kondycję duchową ludzi, którzy korzystając z tego świata, korzystają, aby dalej korzystać. A trzeba, korzystając z tego świata, tak żyć, jakby się z niego nie korzystało. I korzysta się z tego świata po to, by ci Pan Bóg wystarczył. Jeśli się będziesz bać Boga, prosić będziesz po pierwsze o wiarę, czyli pójdziesz do Boga po Boga. To ma być główny przedmiot wszystkich Twoich zmartwień i to jest pierwsza potrzeba w Twoim życiu. W przeciwnym razie nie będziesz odróżniać świątyni od sali koncertowej, a ołtarza od miejsca zeświecałej imprezy. Jako to się dzieje w naszych świątyniach, gdy wejdą ludzie, którzy nie wiedzą, po co weszli. Kolana człowiecze służą do modlitwy. Świątynia do czci. A Bóg jest dla ludzi, aby ludzie byli dla Boga. By w tej niezwykłej wspólnocie, wymianie miłości z marnością, świętości z grzechem, Pan Bóg mógł doznawać ulgi od swojego cierpienia i by mógł obdarowywać swoje dzieci łaską, tak by jego serce mniej cierpiało z powodu nieprzyjętej miłości. Największym cierpieniem zakochanego jest zawsze miłość niezauważona i nieprzyjęta. Ponieważ zakochany nie pamięta o sobie. Cały jest dawaniem. Cały jest ofiarnością. Cały jest miłością jednokierunkową, bez spodziewania się zwrotu. Tak jest Bóg dla człowieka. I ludzie w relacjach między sobą też mogliby tego posmakować, gdyby chcieli być darem, dawaniem, jak źródło. Źródło, które zawsze jest dawaniem. I Ty trzeba byś w postawie tego znękanego ojca, od opętanego syna, zbliżał się do Jezusa, padając przed Nim na kolana i wołał: Panie, ulituj się. No nad kim? Nad Tobą, nad Twoimi dziećmi, nad wszystkimi wokół, byś żył w tej postawie, aby Twoja mała wiara znalazła swój rozrost w mocy Bożej, abyś strzegł się zapominać o Panu Bogu i byś Jemu służył, a przysięgał tylko na Jego imię. Dlatego Eucharystia, Bóg udzielający się Tobie, Bóg zbawiający, Bóg sensu i mocy, prawdy, miłości i światła, tenże Bóg jest treścią Twoją dla Ciebie, abyś się w Niego przyoblekał. Może zdarzy się, że ostatnia Eucharystia rekolekcji zamieni się w pierwszą Eucharystię rekolekcji. Może się zdarzy. Strzeż się tego, abyś nie nadawał sprawom fałszywych imion, jakbyś nie znajdował się w miejscach świętych dla rzeczy nieświętych. Ty też jesteś dla świętości. To jest miejsce
dla Ciebie i Twoje przeznaczenie. Abyś i Ty nie zmieniał swojej tożsamości, nie przydawał sobie fałszywego imienia, lecz byś całkowicie był w zgodności z prawdą o rzeczywistości, którą daje Pan Bóg. Dałby Bóg, by zwycięstwo Jego łaski stało się Twoim triumfem.